W środę w Filharmonii Łódzkiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego. Wśród nagrodzonych znalazła się dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, pani Magdalena Konczarek. Była to nagroda za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju życia kulturalnego oraz za wszechstronną działalność edukacyjną. Nagrodę dostałam od Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Dla nagrodzonej jest to ogromna przyjemność i wyróżnienie, które dodaje energii do dalszych działań. Jest to ogromna przyjemność, ponieważ w zasadzie ja lubię to, co robię, to jest moja pasja, a jeżeli jeszcze ktoś z zewnątrz zauważa, docenia moje wysiłki, no to jest to ogromna radość. Jeszcze dla mnie też istotne jest, że zostałam zgłoszona do tej nagrody przez dyrekcję Łódzkiej Biblioteki Wojewódzkiej, więc no też podwójna radość, że ktoś na zewnątrz widzi, jak pracuje. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska.